Siema, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy Five Nights at Freddy's 3. Dobra, w tym odcinku lecimy czwartą noc teraz, nie? I znowu muszę przejść do magicznej minigierki, której kod jakby znalazłem w tamtym odcinku. I tutaj mamy po lewej stronie biurka jakby takie cegiełki, nie? I na tych cegiełkach musimy wstukać ten kod. Jest bardzo, kurde, dziwny, głupi pomysł, którego nikt by się pewnie nie domyślił, jak ma te, co ma z tymi cyframi zrobić. Ja bym na to nie wpadł w ogóle w życiu, z żadne skarby. No ale Reddit wpadł. I sterujemy sobie, jesteśmy tutaj Freddym. I mamy tutaj Springtrapa i cieszące się dzieci, nie? Musimy jakoś wyjść z tego pomieszczenia. No ja w sumie wiem, jak mam stąd wyjść, bo tutaj jest bardzo fajne, zbugowane przejście. Okej. Okay. No i musimy gdzieś dojść. Zobaczmy, gdzie mnie to zabierze. Dobra, spadniemy sobie na sam dół. Pyk! Jestem. No i jak idziemy w prawo, w prawo, w prawo. Jeszcze trochę w prawo. Wrócić już nie mogę do tego pomieszczenia. Tu jest exit. Ale jest ich do exitu. Właśnie, coś zrobiłem źle. Coś... O, dobra. Dobra, tu było jakieś wejście w górę, spoko. I mogę ten exit przeskoczyć, nie? O, łap, łap! Nie, miśku, proszę cię! Zjebałeś. Co ja zrobiłem źle? W sumie, gdzie mam w sumie, nie wiem. Dobra, wstukajmy ten kod jeszcze raz. 3, 9, 5, 2, 4, 8. No i dobra, no i co? Mogę ten wyskoczyć? Uluju, mogę wyskoczyć stąd jeszcze nawet, jak sunę. No i co teraz? Może jak na górę tego wejdę? Gdzie mam dojść? Może w lewo tym razem? Czy ja mogę w ogóle w lewo iść? Nie mogę iść w lewo. No znowu jestem w tym samym miejscu. Super, świetnie. No to nie no, musi być to po prawej stronie. Tylko gdzie w takim razie? Tu nie mogę wejść. Teraz nie mogę nawet po tym przejść. No tu jest znowu exit. Miśku, wejdź do góry. O. Tu? Halo? Może mogę tak jakoś skakać? Nie? Nie mogę? O! Halo? Jestem z powrotem tutaj? No to powiem, że nie chciałem tu być, ale to jest takie dziwne miejsce, które mnie przenosi do góry. Dobra. Chyba spierdzieliłem coś. O! Albo może nie? Kuźwa, to jest strasznie pobugowane. Ja nie wiem, w które miejsce mam przejść dokładnie tutaj. Co mogę iść do góry tutaj? Ale gdzie jest to miejsce? Halo? Mosz? Nie tędy, na pewno. Teraz po lewej? O, halo? Nie no, teraz nie mogę wyżej wskoczyć nawet. W prawo? Nie no, w prawo już będzie... O, jest! Znalazłem dziecko. Masz ciastko. Przyłącz się do mnie. Hehe. Dobra, teraz muszę znowu wrócić do kamery trzeciej. Cyk. Kamera trzecia jest w miejscu tym. Okej. No i sprawdzę, że nasze dziecko tu jest. Powinno tutaj być, bo wszystko wydawało się, że zrobiłem okej. No jest, trzecie dziecko. Foxy do nas dołączył. No i teraz muszę co? Muszę przejść noc. Muszę przejść kolejną noc. Zobaczymy, jak ten... za którym razem mi się to uda. No, na razie mi się udało wszystko za pierwszym przejść. A czwartej nocy bym nie był taki pewien już. Dobra, mogę zgasić sobie tablet. No i 6 godzin. Dokładnie w sumie to 7, bo 12 też chyba się liczy cały czas. Dobra, najpierw zlokalizować Springtrapa, przecież się przydało. Który teraz nie wiem, gdzie jest. Dobra, mamy go tu.
Mamy go tu i teraz już będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężka ta noc, to już nie jest trzecia. Fuck, my tutaj nie klikać jak on tu jest w sumie. Będzie ciężko, będzie ciężko. Teraz może mnie Foxy zaskakiwać w ogóle przy tym. Jak za długo się patrzę w kamerę, to może tam mi się pojawiać. Przez co mogę strachnąć. Foxy jest najbardziej randomowy i najmniej się go spodziewa. Spodziewam i spodziewają wszyscy cokolwiek. I motherfucka. Dobra, spróbuję poczekać. Mamy video error na razie. Dobra, on zmienił miejsce. Ale gospodarze audio to on tu powinien wrócić. Dobra, Foxy? Nie ma Foxy'ego, spoko. Cały czas będę się przygotowywał na to, że jest tutaj Foxy. Okej, ktoś tu jest bardzo blisko. Ktoś tu jest bardzo blisko. O, Freddy. Ta muzyczka gra, jeżeli coś jest tutaj przy nas. Oh fuck, ktoś jest w wentylacji. Dobra, chyba teraz mnie zabije. Teraz sądzę, że Springtrap mnie zabije. Dobra, Springtrap teraz musi mnie zabić, no nie mam... Nie ma wała, nie wiem gdzie on jest. Straciłem go, shit. No, jestem gotowy. Chodź do mnie. No siema, siema mordo. Wiedziałem, że teraz mi tutaj trafisz, nie? Jak już się straciłem z kamery... To wiedziałem, że ty gdzieś blisko, nie? Jeszcze ta wentylacja. Ach, shit. Dobra, lecimy jeszcze raz, no. Co to, no? Jeden jumpscare. To nic złego jeszcze. Dobra, damy go tutaj. Shit. Ty paruwo, gdzieś ty poszła? Czy on tu jest gdzieś? Dobra, zablokujmy go tu gdzieś. Audio. Dobra, znowu go straciłem. Ej, no beka, no znowu go straciłem. Moshi, gdzieś ty poszedł, Pało? Czy on jest tutaj już? Jeszcze nie, ale gdzie on jest w takim razie? Kurde, no znowu się strachnę. O, jest tu. To jak chcecie tu. Madafaka, audio error. Kurde, powinien mu teraz zablokować tamtą po lewej, tamtego wentyla. Bo tamtym wentylem może bardzo szybko przejść. Halo? Jest tutaj. Dobra, nie chcę, żebyś przeszedł mi wentylacją. Proszę, idź tu, bądź tu. Nie wiem, dobra, nie wiem gdzie jesteś teraz nawet. Super. Znowu idzie Freddy. Znowu ta muzyka się odpaliła, że ktoś jest bliziutko, nie, blisteczko chciałem powiedzieć. Nie czuł, chciałem powiedzieć blisteczko. Jest takie słowo w języku polskim, no nie ma. To nie wiem, co mi na banie wjechało. Dobra, na razie go wentylacji nie ma, najwyraźniej. Chodź do mnie. Audio error i ventilation error. Znowu jesteś bardzo blisko, bo znowu słyszę ten dźwięk. I znowu go straciłem z kamer, więc super, świetna zabawa, zaraz mi... Dobra, on już zaraz wyskoczy na mnie znowu, ja pierdzielę. Dobra, ten odcinek jest teraz strasznie pofejlowany, bo go tracę... Od razu go tracę z oczu, no. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Balloon Boy. Siema, Balloon Boy. No nie, i teraz ventilation error. Dobra, tą wentylację muszę naprawić, ale on pewnie już stoi. Nie ma wała, żebym wentylacji nie naprawił, bo jak mi się robią oczy ciemne, to więcej halucynów i może mnie zaatakować, bo wtedy jakby... Jak on by tutaj stał i mi na przykład by mi się oczy zamknęły, to może się poruszyć, bo on się porusza tylko jak na niego nie patrzymy, nie? A jak mi się zamykają oczy, to oczywiście, że na niego nie patrzę. O! Chyba wróci do kamery piątej, nie? Albo właśnie ruszył się gdzieś tu. Fuck. Marionetka. Cześć, marionetko. Dobra, no nie będę się srał aż tak mocno w sumie, bo wszystkie te jumpscary widziałem, oglądałem dużo... Dużo let's play, no ale ten dreszczyk zawsze jest, nie? Nie będę się ruszył, bo podobno jak się nie ruszę, to jest mniejsza szansa, że on na mnie wyskoczy. Okej. Okay. Czy on mi już zepsuł wszystko? Ej, nie, jak? Dobra, wentylacja jest zepsuta. Psuje mi bardzo dużo rzeczy, jak na mnie wyskoczy. Jak chyba nie wyskakuje, to nie wiem, czy psuje cokolwiek. Znowu problem z wentylacją? Nie. Dobra, ale teraz gdzie jest... Gdzie jest mój Springtrap, kochany? No już, o, nie, no ty jebadło głupie. Ja pierdolę. Nie przemieszczę cię teraz. Jak miał audio, to mogłem cię tam odrzucić. Dobra, stój tam, proszę, nie przychodź do mnie. Szybko. Tu chodź. Proszę. Zmieniłeś miejsce, proszę, powiedz mi, że przyszedłeś gdzieś tu.
Nie no, on gdzieś tu jest za blisko teraz. Dobra, prepare to be jumpscared. You got spring trapped. Get shrekt, get spring trapped. Gdzie on jest, kuźwa? Nie no. Ja się teraz za bardzo w kotka i mieszka za nam bawi. Czyli go przywołać tutaj znowu. O, chyba się udało. Dobra, jest tu w środku, stoi tam. Ale audio error. Muszę naprawić. No muszę audio devices muszę naprawić. Bez audio tutaj ani rusz, no. Jedyna moja funkcja obronna przeciwko niemu. No i Freddy. Dobra, stoi dalej tu. Tak sobie go tutaj. Chyba się mnie nie podsłuchał. Chyba poszedł gdzie indziej. Dobra, szybko teraz, szybko go tutaj przywołać. Szybko, 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 szybko. Fast. Dobra. Powinniśmy go tutaj mieć. I teraz może być Foxy tu? Nie ma? Dobra, jest problem z wentylacją, więc jumpscary mogą teraz się pojawiać bardzo szybko. Więc wypadałoby to ogarnąć. Znowu, o, blink, blink, blink. Dobra, to chyba zwiastuje problem z wentylacją znowu, tak czytałem, że to jest wentylacją. No i chyba teraz problem. Fuck. Problem z audio. No, jest niedobrze jest. Jest 4 AM, prawie 5. A te problemy z audio mogą mi teraz bardzo, bardzo mocno popsuć tą rozgrywkę. Dobra, on jest gdzieś w dupie. Kurwiu. Wentyla Seafred? Nie, dobra, jest koło mnie, na bank. Nie ma? Dobra, bo strachmy zaraz, gdzie on jest. O, czy to przyjdzie? Nie, poszedł skądś. Poszedł stąd. Przywołam go tu. Chyba tam pójdzie, bo jakiś taki dziwny statyk widziałem. Audio, a nie kamery. No dobra, w sumie nie ma znaczenia, bo i tak jak on nie wie, gdzie on jest, to nie będę używał raczej audio. Dobra, szybko naprawiajmy. Bo jeżeli naprawiam dwie rzeczy, to on ma teraz bardzo dużo czasu na przemieszczanie się. O, czyżby? Czyżby gdzieś... O, jest tu po prawej. Jest bardzo mało widoczny, ale widać jego brudny pysk po prawej stronie. Uda mi się go tutaj przywrócić? No nie. Kuzia, buntowniku walony, gdzieś ty poszedł, no. Ej, on się już nie słucha tych moich dźwięków. Ja pierwsze. Audio error. Jest! Udało się! Kurde! 5 AM. Myślałem, że mi teraz mnie wskoczy na mordę, jak go straciłem, ale dobra. Wyszło całkiem nieźle. Wyszło całkiem nieźle, tylko jedna śmierć. Jedna śmierć przez całe 4 noce. Tylko raz umarłem. Follow me. No i teraz idziemy do ostatniej podpowiedzi. Tutaj po prawej jest Shadow Bonnie. Z Shadow Bonnie będzie związana kolejna noc i kolejna minigierka, którą uda mi się rozwiązać już w kolejnym odcinku. Na pewno będzie jeszcze jeden odcinek, no, do piątej nocy. Nie wiem, czy zrobię szósty, czy nie zesram się bardzo przy tym Nightmare modzie, ale spróbuję. Może? Nie wiem, jak mi się będzie chciało, to zrobię Nightmare moda, jak nie, to nie. Jeszcze wam o tym powiem w kolejnym odcinku, bo w kolejnym odcinku będzie już prawie koniec. I teraz mi wyskoczy na mordę mój fioletowy przyjaciel. Umrę i zakończę ten materiał. A, jeszcze taka jedna mała rzecz. Dzisiaj mieliście powiedzieć How to Survive, niby, tam planowo, ale okazało się, że po trzecim odcinku How to Survive nic nie zrobiłem, no ale została nam tylko jedna misja, w której zbiera się jakieś jedno urządzenie i potem jest koniec gry, więc nie chciało mi się już tego dokańczać. Więc zamiast How to Survive jest dzisiaj Freddy, o, trochę spóźniony, ale jest Freddy i jako nową grę mu wymyślić sobie coś nowego. Jeszcze nie wiem co. A teraz próbuję znowu go zgliczować. Znowu go zgliczuję, żeby mnie zabił tutaj. Hehe, fajne, nie? No dobra. No i to jest tyle. No i teraz się gra nie crashuje, bo Scott dodał update'a, więc jest fajnie. Czyli mi się jeszcze nie skraszowała na tym kompie, ale się niektórym ludziom crashowała między nocami. Więc już nie powinna. Niektórzy snują teorię, że Scott dodał jakieś dziwne straszajki do tej gry, ale według mnie chyba nic tutaj się nie zmieniło. Może nie widziałem w sumie wszystkich rzeczy, ale według mnie nic nie doszło. No, nie może nic dojść, bo się zesram wtedy, bo nie będę wiedzieć, o co chodzi. Dobra. Tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.